Hajo maśki, witam Was w halloweenowym odcinku, w którym wykonam halloweenowy makijaż. Postarałam się nawet o dodatki, także możemy zaczynać. Zaczynam od podkładu, który głównie nakładam na usta, żeby miały taki blady wygląd. Następnie biorę bronzer i konturuję moją twarz tak, żeby wyglądała na wychudzoną. Teraz nakładam troszkę podkładu, żeby tak rozjaśnić mój nos. I teraz czas na oko. Oko robię tak, jak zazwyczaj robię do cosplayu. Także używam białej kredki i brązowego cienia. I teraz używam takiej paletki, w której mieszam sobie dwa kolory i nierównomiernie nakładam je na powiekę. Następnie rozcieram wszystko tym samym pędzlem, którym konturowałam twarz. I teraz korzystam z dwóch odcieni z paletki brzoskwinkowej i nakładam je pod oczy, oczywiście paluchem, bo tak najlepiej. Dzięki temu moje oczy mają taki zgniły wygląd właśnie. Teraz brązowy cień nakładam pod nosek, żeby wyglądał tak, jakby się zaczął rozkładać. No i nakładam też troszkę pod usta, żeby tak jakby wybić je. I teraz mieszam sobie zielony i brązowy cień z paletki i robię takie linie pod oczami, żeby właśnie moje oczy wyglądały tak, jak już by się zaczęły zapadać. Teraz biorę mój ulubiony brązowy cień i staram się zrobić zmarszczki. I teraz biorę taką paletkę i takim burgundowym cieniem zaczynam sobie robić takie sine, jakby to powiedzieć, plamy koloru koło oczu, no i konturuję sobie jeszcze nosek i pod ustami, tym samym burgundowym kolorem. I teraz biorę eyeliner i robię sobie kreski. I tutaj jest coś, co też jest bardzo ciekawe, właśnie konturuję sobie tak nos, ale może nie konturuję, tylko tak poszerzam bardziej dziurki, żeby już wyglądały na takie rozłożone. No i teraz robię sobie troszeczkę większy uśmiech. Później nakładam brązowy cień na miejsca, które właśnie maziałam eyelinerem. Teraz biorę rozświetlacz i nakładam go na nos i pod brwi. I teraz biorę moje ulubione pomadki. Zamówiłam je na AliExpress. Ten, kto obserwuje mnie na Instagramie, pewnie wie, o co chodzi. No i nakładam je sobie tak na usta. Na początku wzięłam jeden kolor i sobie tak właśnie go rozklepuję. Teraz stwierdziłam, że muszę troszeczkę rozjaśnić cienie, które mam na twarzy i wyglądałam jak wampir, więc sobie je tutaj rozjaśniam, rozklepuję. Teraz czas na tusz do rzęs i rozmazuję sobie go jakby tak pod eyelinerem, żeby wyglądał jakby mi się już osypał trochę. Teraz nakładam sztuczne rzęsy. I tutaj jeszcze stwierdziłam, że muszę sobie tak tym podkładem jeszcze bardziej rozjaśnić te usta i te zmarszczki. I teraz wzięłam kolor 08 i tak sobie też dorobiłam te usta, że tak powiem. Tak dopracowałam, o! Tutaj już właśnie mi się spodobało i jedyne, co robię z tymi ustami, to nakładam na nie brązowy cień. Tutaj jeszcze sobie stylizuję włoski.
I czas na soczewki i cały look jest gotowy.